Witam wszystkich. Dzisiaj był zamiar połapania szczupaka, no ale niestety, zobaczcie sobie, tak wyglądają, o, tak wyglądają starorzecza u nas. Także nie ma szans. Tak chyba będzie lepsze oświetlenie. Także nie ma szans połapania dzisiaj na starorzeczach. No i przyjechałem, mówię, porzucam. Mimo że jest minus 4, porzucam na Wiśle może jakiś sandacz, samobójca. A tak przy okazji, no to tak jak obiecałem, minął 24, będzie rozwiązanie konkursu. Gdzieś tutaj wyświetli się komentarz z nickiem osoby, która wygrała. Także odezwij się do mnie do poniedziałku, no do wtorku. Nie wiem, który wypada, 28 czy 29, do wtorku, no, przyszłego tygodnia. Napisz na maila, tu gdzieś pod spodem, pod filmem zostawię maila do kontaktu, żebym wiedział, gdzie wysłać Ci tą nagrodę. Powiem jeszcze jedno, szykuje się następny konkurs, ale to jak wykonam następne przynęty, już własnoręczne. Także subskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Wisłę mam obok zaraz, także idę na Wisłę. Porzucam na Wiśle, zobaczę może jakiś sandaczek. Tu jestem na miejscu, gdzie ostatnio słyszałem, że tam wyjmowali, co prawda nie za duże. Ale jak już jestem, to z godzinę poświęcę. W tej chwili jest minus 4, także nie wiem, jak to się będzie ta plecionka sprawować. I przelotki, bo miałem przelotki nasmarować, ale niestety szybko. No i oczywiście zapomniałem. Rzucamy tutaj. Jest takie ładne uspokojenie. Tylko z tym rzucaniem to jest kiepsko, bo niestety przelotki zamarzają. Miałem posmarować UD40, bo podobno pomaga, ale zapomniałem oczywiście. Siedzi coś, ale ciekawe co. Myślałem, że zawad. Ale dziwnie chodzi, tak jakby był podczepiony coś. Byłem przekonany, że zawad. Da. Kapociak i to. Czy to porządny kapociak? Zanim go puszczę, to tak z ciekawości go zmierzę, ile on ma. Ile tam masz? Mniej więcej tak. O, co tu się narobiło? O, taki 56, 57.
Ładna sztuka. Szkoda, że nie wziął prawidłowo. Dobra. Kurde. Puszczamy. I łapiemy te ryby, na które przyjechaliśmy. Rzeczonka jęczy, bo pije wodę. Niestety. Kolejne rwanie. No tak. O. Kurde. No ta pieczonka pękła. Koło mnie. Nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu, powiem wam, bo pieczonka przeciera się na przelotkach, kurde. Tak to bym zmienił na żyłkę, ale mają być jeszcze cieplejsze dni, także na razie jeszcze pozostanę przy plecionce. Już naprawdę jak będą mrozy, to trzeba będzie się przerzucić na żyłkę. No dobra, kontakt z rybą był, nad wodą też byłem, to się liczy. Jechać na obiad. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału. Do dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Dajcie mi motywację do nagrywania, bo dochodzenia na ryby to nie potrzebuje nam motywacji, ale do nagrywania by się przydało. Także do zobaczenia na następnym filmie, jak zawsze.